Strefa kibica w Ostródzie działa od pierwszego spotkania na Mistrzostwach Europy. Mecz otwarcia Polska-Grecja na trybunę ostródzkiego stadionu przyciągnął sporą ilość kibiców. To właśnie tutaj zlokalizowana jest ostródzka strefa kibica. Atmosfera na trybunach przypominała tą ze Stadionu Narodowego. Ostrudzianie nie zapomnieli o biało-czerwonych czapkach, szalikach, flagach czy koszulkach. I jak pokazał pierwszy mecz reprezentacji Polski, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kolejne mecze już w naturalny sposób takiego zainteresowania nie przyciągają. Niemniej jednak strefa się sprawdza i są bardzo pozytywne opinie. Strefa kibica cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich starczyło miejsca. Najwięcej kibiców gromadzą oczywiście spotkania Polaków. Pierwszy mecz biało-czerwonych zgromadził blisko 1000 osób. Spotkanie Polska-Rosja również cieszyło się ogromnym zainteresowaniem Ostrudzian. Niestety więcej niż 1000 osób w ostrudzkiej fanzonie przebywać nie może. Strefę tak zorganizowaliśmy, żeby komfortowo można było oglądać mecze. Liczba kibiców nie może przekroczyć 1000 osób i wynika to z dwóch powodów. Pierwszy to dotyczy kwestii formalnej, czyli ustawy o zgromadzeniach. I drugi to jest kwestia techniczna, po prostu nasz telebim, nasze nagłośnienie i możliwości oglądania meczów w takich komfortowych warunkach nie pozwalają na to, żeby było na stadionie więcej niż 1000 osób. Dla kibiców jest udostępniony sektor na trybunie krytej. Wspólne oglądanie piłkarskich spotkań ma być namiastką atmosfery, która panuje na 8 stadionach w Polsce i na Ukrainie. Impreza ma charakter otwarty, więc do ostrudzkiej strefy kibica wstęp jest bezpłatny. No w tej chwili panują bardzo rygorystyczne obostrzenia odnośnie kwestii związanych z sanitariami epidemiologicznych. Osoba, która obsługuje kompleks rekreacyjno-sportowy, miała jakieś trudności z uzyskaniem zezwolenia. W tej chwili uporała się, co było widać już na tym meczu Polska-Rosja. Był dostępny alkohol do 3,5%. On jest podawany poza strefą, przy lodowisku, tak żeby strefa była wolna od alkoholu. Liczymy na to, że na mecze przychodzi bardzo dużo osób z rodzinami, z małymi dziećmi. 16 czerwca o 20:45 rozpocznie się mecz Polska-Czechy, który zadecyduje o tym, czy nasi piłkarze awansują do dalszej części rozgrywek. Spotkanie to można oczywiście oglądać w strefie kibica, która będzie działać do końca mistrzostw.